Cześć, Chmiel z tej strony. Słuchajcie, po weekendzie witam i taka sprawa. W czwartek, zdaje się, jeden z Was, jeden z moich widzów, z widzów mojego kanału, napisał do mnie na Facebooku wiadomość, pytanie właściwie zadał, w którym stwierdził, że interesuje się historią i zastanawia się, co właściwie takiego się wydarzyło, że szlachta polska zniknęła z przestrzeni publicznej, zniknęła z kart naszej historii, teraz współczesnej. Wcześniej szlachta była motorem narodu, wcześniej szlachta była taką siłą przewodnią, która trzymała naród, a teraz zniknęła. Powiem szczerze, że pytanie tego typu mnie troszkę zaskoczyło. Może to jest mój błąd, ale wydaje mi się, że takie informacje, odpowiedź na to pytanie wynika ze znajomości ciągłości naszej historii. Chodzi o to, że szlachta nie zginęła, częściowo wyginęła oczywiście, ale szlachta nadal jest. Trzeba jasno powiedzieć, że większość z nas teraz obecnych Polaków szlachtę widzi w ten sposób: kontusze, pasy, złote guzy, szable, czapki z piórami, przepraszam, zagłoba, tego typu klimaty. Rody, właśnie tak jak wspomniał ten mój widz w pytaniu, co się stało z Czartoryskimi, Potockimi i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście rody nadal istnieją. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Szlachta straciła na swoim znaczeniu, jeżeli chodzi o Polskę, po pierwsze w wyniku zaborów, prawda? Bo państwowość polska wówczas nie istniała. Szlachta dostosowywała się, jak reszta społeczeństwa, do panujących warunków zaborczych. Wreszcie szlachta była motorem wszelkich ówczesnych powstań, zrywów wolnościowych i tak dalej. Oczywiście nie cała szlachta, wśród szlachty, tak samo jak również wśród normalnych Polaków, zdarzali się ludzie, którym sytuacja pod zaborami bardzo pasowała, mogli dalej rozwijać, mogli dalej żyć, mogli mnożyć swoje majątki i tak dalej, i tak dalej. Ale w dobie industrializacji w XIX wieku szlachta jako taka, jako grupa społeczna bazująca na posiadaniu ziemi, na pracy poddanych, straciła na znaczeniu w związku z industrializacją. Tutaj następuje jeszcze, trzeba powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Szlachta nie oznacza również, tu też popełniłem trochę błąd parę chwil temu, mówiąc o szlachcie bazującej na posiadaniu ziemi i tak dalej, na dobrach. Szlachta nie oznacza bogactwa. Trzeba pamiętać, że wśród szlachty, tej na przykład, która uczestniczyła w sejmach polskich przed okresem zaborów, byli również szlachcice, którzy nie posiadali nic. Posiadali przy sobie tylko szable praktycznie. Ale byli szlachcicami, posiadali szable i prawo głosu, prawda? Mogli dysputować i na sejmach, na sejmikach mogli decydować o wielu, wielu rzeczach. Szlachta to jest, być szlachcicem to znaczy posiadać tytuł szlachecki. Tytuł szlachecki, który przechodził po mieczu, czyli z ojca na syna i tak dalej, i tak dalej. Który był kiedyś tam wcześniej nadany przez pana jakiegoś. I w ten sposób było się szlachcicem, w ten sposób zostawało się szlachcicem. Ktoś się rodził w rodzinie szlacheckiej, był szlachcicem. Ktoś, mówi o mężczyźnie. Ktoś rodził się w rodzinie chłopskiej, był chłopem. Czy były przypadki, że ktoś mógł, kto nie był, nie urodził się jako szlachcic, mógł zostać szlachcicem? Oczywiście. Tytuły szlacheckie były nadawane historycznie w Polsce również za zasługi dla państwa. Zasługi poczynione dla państwa. W ten sposób szlachcicami stawali się bohaterowie, żołnierze. W ten sposób szlachcicami stawali się księża,
również, którzy dostawali tytuły szlacheckie od swoich, od panów, na przykład od króla, za jakąś tam działalność i tak dalej. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że wówczas na stanowiska wysokie w kościele katolickim trafiali przede wszystkim potomkowie rodów szlacheckich. Można było stać się szlachcicem, nie rodząc się szlachcicem. Z tym, że po upadku Rzeczpospolitej, po wejściu pod zabory Polski, już nie było instytucji, która mogła tytuły szlacheckie nadawać. I tutaj dochodzimy do clou programu. W czasie, w XIX wieku, tak jak wspomniałem, w dobie industrializacji, w dobie zaborów i tak dalej, różni Polacy różnie starali się dostosować do współczesnych im czasów. Tradycyjnie wśród szlachty panowało takie poczucie polskości i chęć tego, by jednak mieszkać i żyć w Polsce i pracować dla Polski. Chłopom może to zabrzmi brutalnie, ale najczęściej było wszystko jedno, pod jakim butem są. Ważne, żeby było dobrze, żeby było co jeść, co do garka włożyć, żeby było za co wezwać cyrulika, żeby wyleczył chore dziecko, albo weterynarza, żeby uleczył okulewionego konia. I tak jest. Oczywiście wśród chłopstwa również zdarzały się bardzo patriotyczne postawy. Trzeba pamiętać również, że wielu szlachciców, tych, którzy nie mieli przed zaborami nic, często żyli jak chłopi, byli chłopami. Często tytuły szlacheckie przypadały właśnie w tej grupie społecznej, można mówiąc, o której mówi się chłopstwo. Również. Chodzi o zubożałą szlachtę przede wszystkim. Czy szlachta w związku z tym przez okres zaborów wyginęła? No bo potem nagle odzyskaliśmy w 1918 roku niepodległość i co? Nie było szlachty? Oczywiście, że była. Te rody potockich, czartoryskich, czerskich i tak dalej nadal istniały. Jednakże niestety polska historia ma to do siebie, że w czasie tych zrywów powstańczych, powstania przede wszystkim na początku, jeżeli chodzi o, no, przykładowo wojny napoleońskie, prawda? Wtedy bardzo dużo szlachty, przedstawicieli polskiej szlachty zaciągnęło się do armii Księstwa Warszawskiego, wcześniej do armii napoleońskiej. Bardzo wielu z nich z tych wojen nie wróciło. Trzeba pamiętać, że to trwało dość długo, podboje Napoleona. Wielu z nich nie wróciło, wielu z nich wyginęło. Rody polskie, szlacheckie osłabiły się. Ta krew, męska krew, ta krew, dzięki której tytuły mogły przechodzić dalej z ojca na syna, trochę się już roztrwoniła, prawda? Potem powstanie listopadowe, 1830 rok. To samo miało miejsce. Powstanie styczniowe, znowu to samo. Trzeba pamiętać, że wszystkie te zrywy praktycznie opierały się na szlachcie. Na szlachcie. Przy biernej często postawie chłopstwa, a czasami wręcz postawie wrogiej chłopstwa. Tak to właśnie wyglądało. Wszystkie te wydarzenia, zrywy patriotyczne i tak dalej wpłynęły na to, że rody szlacheckie, te najbardziej znaczące, najbardziej patriotyczne, były przetrzebione. Przetrzebione. Coraz mniej tych ludzi było. Do tego należy dołączyć również zsyłki, wyłącznie w zaborze rosyjskim, gdzie po prostu wysiedlano Polaków na daleką Syberię. Tak znalazło się na dalekiej Syberii, w Kazachstanie, gdzieś tam jeszcze dalej, znalazło się wielu członków polskich rodów szlacheckich, którzy do tej pory tam mieszkają, ich potomkowie, i często nie mieli okazji wrócić do ojczyzny po odzyskaniu nawet przez nią niepodległości. Potem, pierwsza wojna światowa, no to już do wojska szli wszyscy, po stronie każdego z zaborców walczyli Polacy. Dwudziestolecie międzywojenne, tutaj nie było już przede wszystkim pańszczyzny, poddaństwa, ale szlachcice, dalej te rody były, posiadały swoje majątki, dalej kształtowały w jakiś sposób
można powiedzieć, politykę wewnętrzną Polski przez samo swoje istnienie i uczestnictwo w różnych inicjatywach rządowych itd., itd. Potem przyszła II wojna światowa, no i się zesrało. Słuchajcie, no i się zesrało. Dlaczego? II wojna światowa była nie tylko dla wszystkich Polaków hekatombą. Przypominam, że procentowo Polska poniosła największe straty w II wojnie światowej ze wszystkich krajów na świecie. Druga wojna światowa przede wszystkim w porównaniu z wcześniejszymi XIX-wiecznymi konfliktami, powstaniami itd. była już prawdziwą eksterminacją, nie tylko właśnie mówię narodu polskiego, ale przede wszystkim tej jego bardziej wykształconej części. Wykształconej często pochodzącej właśnie z rodów szlacheckich. Słynna akcja niemiecka AB, mająca na celu likwidację polskiej inteligencji. Wszyscy ci rozstrzeliwani w Palmirach, mordowani w obozach, rozstrzeliwani w Wawrze i tak dalej Polacy, byli najczęściej przedstawicielami inteligencji, a tym samym wywodzili się najczęściej z rodów szlacheckich. Konspiracja, podziemie. Większość z dowódców polskich, Wojska Polskiego, większość z dowódców podziemia, Armii Krajowej, byli to ludzie pochodzący z rodów szlacheckich. Hekatomba Powstania Warszawskiego, w której zginęło oprócz wielu, zdaje się 170 czy 180 tysięcy cywilów, zginęło 20 tysięcy powstańców, którzy w dużej części wywodzili się z rodów szlacheckich, z rodów inteligencji polskiej, która pochodziła w prostej linii od rodów szlacheckich. I następuje koniec II wojny światowej i do władzy dochodzi towarzysz Maciek. Przychodzą komuniści, rozkradają majątki, pozostałe majątki pozostałych jeszcze przy życiu przedstawicieli rodów szlacheckich w Polsce. Dworki palą, obrazy palą, obrazy przodków, meble palą, dworki zamieniają w stajnie, dworki zamieniają w szkoły, dworki, ziemię dzielą pomiędzy chłopów i następuje upadek totalny szlachty. Temat szlachty sprowadzony jest do liberum veto, do mówienia o liberum veto, o tym, że szlachta w swoim rozpasaniu przyczyniła się do upadku Rzeczpospolitej i do zaborów, o tym, że szlachta kolaborowała z zaborcami, a potem z Niemcami. Bycie szlachcicem oznaczało najczęściej pogardę robotniczo-chłopskiego tłumu i bycie szlachcicem powodowało najczęściej to, że ciężko było wyżyć, bo nikt szlachcica do roboty nie chciał wziąć. Nie pamiętam już jaka to szlachcianka, ale ostatnio nawet czytałem artykuł o pani hrabini, która jeszcze parę lat temu w kiosku pracowała na warszawskim targówku. No po prostu po wojnie została wypędzona ze swojego majątku na Kresach. Dotarła do Warszawy, nikt nie chciał jej wziąć do roboty. Pracowała na początku w ruchu. No i tak została. I prowadzi kiosk. Prowadziła kiosk, teraz już chyba nie żyje ta pani. Tak została roztrwoniona i zniszczona polska szlachta. Przede wszystkim została zniszczona fałszywymi oskarżeniami właśnie o niszczenie Polski, o męczenie chłopów, o pańszczyznę, o współpracę z zaborcami, o rozpasanie, postaw się, a zastaw się. To wszystko jest charakterystyczne teksty z czasów komuny dotyczące polskiej szlachty. Przypominam tylko na marginesie, że za czasów pańszczyzny chłop pańszczyźniony pracował na rzecz swojego pana mniej niż teraz każdy obywatel Polski pracuje na rzecz Skarbu Państwa, budżetu. Mniej pracowali pańszczyźniani chłopi, mieli lepiej, byli mniej obciążeni pracą, podatkami, pańszczyzną, niż my teraz jesteśmy obciążeni podatkami. To, żeby była jasna sprawa. Wszyscy ci, przy którym udało się przeżyć wojnę, potem cierpieli w komunie z rąk Urzędu Bezpieczeństwa, z rąk bezpieki. Ci, którym udało się przetrwać konspirację,
pochodzący z rodzin szlacheckich, byli po prostu niszczeni dalej, eksterminowani dalej. W związku z tym wielu przedstawicieli rodów szlacheckich, jeżeli tu im się wszystko ukradło, rozkradło, spaliło, zajebało i nie pozwalało im się żyć, wyemigrowali z Polski. I tutaj, drogi widzu, dlatego wygląda to tak, jak wygląda. No. Dopiero po upadku komuny część przedstawicieli rodów szlacheckich zaczęła wychodzić z cienia. Zaczęli się przyznawać do tego, że pochodzą z rodu takiego i takiego, że pochodzą stąd i stąd, że mają, są herbu takiego i takiego. Oni nadal są. Moja małżonka również pochodzi z rodziny, która z rodziny Czerskich, czyli bardzo znanego rodu szlacheckiego. Czerscy, krasnodębscy, te klimaty, to jest moja żona. No ale co z tego? Jak po wojnie, już w sumie przed wojną też na niej byli bardzo bogaci. Zabory spowodowały to, że gdzieś te majątki potracili, gdzieś to wszystko się nie udało. W robotniczym bloku mieszkała babcia mojej żony, zresztą wspaniała kobieta, która już niestety nie żyje. I była po prostu normalnym obywatelem, mimo że pochodziła z tak pięknego i zasłużonego dla Polski rodu. Dopiero po latach te część ludzi, tak jak mówię, zaczęła się przyznawać do swojego pochodzenia. Zaczęła badać dopiero to pochodzenie. U nas to jest też ciężko, dlatego że archiwa polskie w czasie II wojny światowej przede wszystkim, no i też oczywiście wcześniej zaborów i tak dalej, zostały bardzo przetrzebione. Ciężko jest sprawdzić z pochodzenia swojej rodziny. Ciężko jest wniknąć w księgi, popatrzeć, jak to tam się wcześniej kształtowała sytuacja. Dlatego wykorzystują tą sytuację różni uzurpatorzy. Tak jak w tym moim cyklu Zostań generałem, ludzie, którzy nadają sobie stopnie, także tam też wspominałem o tym, że są ludzie, którzy nadają sobie teraz tytuły szlacheckie. Powstały dziwne stowarzyszenia, książę, wielki Han, kur, no tu hajbę i tak dalej, który teraz rozdaje tytuły szlacheckie swoim kolegom za kasę. Należy się z tego właśnie śmiać, ale również płakać, że tak upadła instytucja szlachty przez takich właśnie towarzyszy szmaciaków. Nie uważam, że wbrew temu, czego mnie uczono w szkole, bo ja jeszcze chodziłem do szkoły za komuny, nie uważam, że bycie szlachcicem to jest coś złego. Nie uważam również, że bycie szlachcicem powoduje, że człowiek jest prawy, honorowy, jest w ogóle super, taki gość jest patriota. Oczywiście, że nie. Szlachta, bycie szlachcicem to jest po prostu pochodzenie z rodziny, z rodu szlacheckiego. Także, drogi widzu, szlachta nie wyginęła, została przetrzebiona przez historię naszą polską, a największą krzywdę naszej szlachcie zrobiło bez mała 50 lat 40 lat, dobrze mówię, 45 lat komuny u nas w Polsce. Największą krzywdę zrobiło szlachcie, bo przez to opluwanie szlachty, przez wypaczanie historii w szkołach, przez mówienie o szlachcie wyłącznie w złym kontekście historycznym, szlachcic kojarzy się teraz najczęściej z panem Tatkiem, taksówkarzem na przykład, włosy na brylantynę i sygnet herbu ślizgawka, kurna, na palcu. I on mówi, że ja pochodzę ze zubożałem szlachty. I w ogóle, majątek mieliśmy na kresach. Pierdolenie takie. Nie uważam, żeby w tej chwili posiadanie herbu albo prawa do tytułów szlacheckich robiło z człowieka gościa. Oczywiście posiadanie herbu i pochodzenie z rodu szlacheckiego powinno zmuszać człowieka do właściwego postępowania na pewnym poziomie. Ja z tego, co mi wiadomo, nie jestem szlachcicem. Moja rodzina, z tego, co moja babcia badała na przełomie XVIII i XIX wieku, cała wieś Chmielarze, w której mieszkała moja rodzina, została przesiedlona karnie za przemyt. Także moja rodzina zajmowała się na przełomie XVIII i XIX wieku przemytem.
w okolicach tam Poznań te klimaty zostali przesiedleni, żeby było ciekawiej. Z drugiej strony, czy troszeczkę dalej pod Częstochowę, żeby tam, przez tamtą granicę teraz przerzucać rzeczy. Także tak, no ja nie jestem szlachcicem raczej. W każdym razie, słuchajcie, szlachectwo zobowiązuje do dobrego zachowania, ale szlachectwo nie czyni z kogoś super gościa. Nie jestem monarchistą. Dobra, słuchajcie, no i myślę, że tak w krótkich słowach opowiedziałem troszeczkę, co się właściwie z tą szlachtą stało. Mam nadzieję, że widz, który zadał pytanie, będzie ukontentowany. Trzeba pamiętać, że wśród szlachty mieliśmy również wielu drani, zdrajców i tak dalej. Co ciekawe, już kiedyś wam o tym wspominałem, wiecie, że Jan III Sobieski w czasie potopu szwedzkiego był zdrajcą. O, naprawdę. Zdradził króla Polski i w początkowym okresie potopu szwedzkiego współpracował ze Szwedami i napieprzał swoich rodaków. Potem, jak sytuacja zaczęła się zmieniać, to on i stał się bohaterem i potem wielkim królem i tak dalej, i tak dalej. Także tak. No, na razie trzymajcie się.